Przed wami szyderczy skrót pełnometrażowej reklamy lalki, która wyrusza do prawdziwego świata, żeby pozbyć się celulitu. A teraz posłuchamy rozterek plastikowej Dziuni. No, God, please, no! Gdzieś w podróbce Odysei Kosmicznej baba zza kadru twierdzi, że od zaorania dziejów dziewczynki bawiły się lalkami bobasami, ale pewnego dnia objawiła im się Margot Robbie i natychmiast przerzuciły się na Barbie, dokonując lalkobójstwa. Ale jak ja tak robię siostrzeńcowi, to wszystkim przeszkadza. Po czym w Barbilandzie Dziunia wstaje ze swojego wyra i wita się z resztą Barbie, które wykonują tu większość prac, łącznie z wywożeniem śmieci, bo o parytet w tej branży kobiety walczą najmocniej. A później wyskakuje z laczków ze swoim erektostopiem i bierze czeczeński prysznic, spożywając studenckie śniadanie, po którym wlatuje do swojej różowej fury i jedzie do bardzo ważnej pracy, którą zaskakująco nie są odwierty ropy na oceanie, a głównie siedzenie na dupie i klaskanie do wszystkiego, co powie lub zrobi inna Barbie, po czym wpada na plażę, gdzie wszyscy witają się przez zasrane 20 minut. Hej Barbie! Hejka Barbie! Heja Barbie! Cześć Barbie! Cześć, cześć, cześć Barbie! Dobra, cześć i spier... A plażowy Ken, żyjący tylko dla jej atencji, próbuje przyszpanować ujeżdżaniem plastikowych fal, ale tylko się od nich odbija, odnosząc poważne obrażenia. Może już nigdy nie osiągnąć erekcji, co w sumie niewiele by zmieniło. Po czym Ken, made in China, nabija się z niego, więc twardo mu grozi, że zaraz mu przetrzepie i kłócą się, kto komu będzie trzepał bardziej. Dywan? Na szczęście różowa ich rozdziela i po rentgenie u Barbie ABCD okazuje się, że nic nie jest złamane. A wieczorem w domku Landryny odbywają się standardowe szpagaty na suficie z udziałem wózków inwalidzkich wszystkich raz. No fajnie, ale nie widzę nigdzie cyganów. I gdy wszyscy srają szczęściem, jak jest cudownie przekonani, że będzie tak już zawsze, Barbex wyjeżdża nagle z zapytaniem, czy zdarza im się myśleć o śmierci, i przerażona sala wciska pauzę. Dosłownie nie myślę o niczym innym na każdej imprezie. Więc wciska im plastelinę, że tylko się przejęzyczyła i pulpety wracają do palenia kalorii, a gdy Ken sugeruje później nocowanko, Barbie, w ogóle nie łapiąc, że do niej zarywa, sugeruje mu, żeby zjeżdżał, a dobrze wie, że nie wziął rolę. Po czym Bambi zasypia nadal myśląc o śmierci, a kolejnego dnia wali jej z japy, zmyślona woda jest lodowata, a gofer się przypala i do tego jeszcze spertala się z rusztowania, nie mówiąc już o tym, że nie założyła kasku, a gdy przychodzi na plażę, dostaje nagle płaskostopia, na widok którego reszta Barbie puszcza bełta, sugerując, że musi odwiedzić dziwną Barbie, która patrząc na jej platfusy stwierdza, że ten jej Ken na pewno nosi wzgórze upchnięte w gaciach. Jeśli masz na myśli wzgórę kłonowy, to już bardziej. A gdy Barbara wyznaje, że myśli o śmierci, Barbie twierdzi, że otworzyła portal do prawdziwego świata, gdzie dziewczynka, która się nią bawi, przeżywa jakieś rozterki, co wpływa na nią i przez to dostaje celulitu. Póki co logiczne. Więc musi ją odszukać i pomóc w rozwiązaniu jej kryzysu, mając do wyboru dwa buty. Niebieską, która sprawi, że zapomni o tej rozmowie, albo sandała, który pokaże jej, jak głęboko sięga królicza nora. Spokojnie, Warner Bros. Kradną sami od siebie. Po czym okazuje się, że portal to tylko taka przenośnia i musi z buta do Los Angeles. Ale gdy rusza swoim Chevroletem Trabantem, okazuje się, że dołączył do niej Ken, którego niechętnie zgadza się zabrać, bo kto chciałby jechać z takim obszczanym żulem jak Ryan Gosling? Po czym cisną przez kolejne przedstawienia szkolne o głodowym budżecie, aż wjeżdżają na rolkach do LA, gdzie Barbie czuje się nieswojo, bo faceci patrzą na nią jak na mięso z dziurami. Wiedzieliście, że wszyscy mężczyźni to świnie? A zamiast budowlańczyń wpadają na bandę wieprzów, która rzuca z zboczone komentarze, więc Blondie grzecznie ich uświadamia, że ani ona, ani Ken nie mają siusiaka. Dobrze wyprostować takie rzeczy na wstępie. Po czym jakiś typ oczywiście strzela jej klapa na dupsko i niuńka z automatu strzela go w ryj. Zaraz, czyli to typowe męskie zachowanie, które praktykuje 100% mężczyzn w prawdziwym świecie, nie jest społecznie akceptowane? Tyle się uczę. Więc zmieniają ubrania na trochę mniej idiotyczne i Barbie próbuje się skupić, żeby odnaleźć swoją dziewczynkę, a Ken odkrywa, jak męski jest ten świat i wszyscy faceci to skoksowane karki i szefowie wielkich firm, którzy rządzą kobietami, w kółko powtarzając, jacy są męscy. Podobno trafili do prawdziwego świata, a Dziunia dociera do wspomnień swojej bawicielki, widząc nastolatkę o wiecznie niezadowolonej, przemądrzałej gębie. O, świetnie, kolejna
kolejna uprzywilejowana i wiecznie pokrzywdzona gówniara. Już ją kocham. Po czym ruszają razem z Kenem do jej szkoły, gdy do korpo szczurni Mattela dzwoni agent FBI, informując o ucieczce dwójki blondasów z Barbilandu i każąc Sweterkowi ich znaleźć. Bo jeśli angażuje się już FBI, to sprawa dla cywila. Więc rusza z tym na samą górę, gdzie matka nadętej nastolatki akurat rysuje projekty Barbie, które dręczą problemy natury egzystencjonalnej. Jakoś nigdy nie dręczą jej problemy natury matematycznej. Po czym typ przerywa spotkanie przygłupów dowodzących, przekazując głuchym telefonem info o ucieczce blondasów i Colin Farrell spada się aż z taboretu, zapowiadając, że Dziunia musi trafić z powrotem do pudła, ale jej odpowiednik z Barbilandu, z tego świata czy... która znajduje w szkole Saszę, dowiadując się, że dziewczyny miały przez nią koszmarne dzieciństwo, bo od zawsze wprawiała je w kompleksy, cofnęła feminizm o 50 lat, a w ogóle to jest faszystko. I stworzyła ją kobieta, a nie męscy szowiniści. Co za ironia. Więc odchodzi zmiażdżona jak kasztan, gdy Ken dowiaduje się o patriarchacie i podniecony próbuje się wbić na krzywy ryj na stanowisko dyrektora, doktora i ratownika, ale nawet z plaży go wyrzucają. No to pozostało już tylko bycie youtuberem. Więc żeby zaimponować Barbie, wraca do Babylandu szkolnymi przedstawieniami, żeby uświadomić resztę kamratów o nowym, cudownym ustroju. I z jakiegoś powodu też o kuniach. A Landrynę zabierają małpy z Mattela i szefu przekonuje ją, że wszystkie jej problemy skończą się, jeśli tylko wejdzie do tego wielkiego pudła. Nie oszukuj, to nie jest trumna. Ale Barbex w ostatniej chwili przed BDSM ściemnia, że ma sraczkę i daje girę. Więc banda idiotów rusza za nią, rzucając się tylko jak banda idiotów. Mówiłem już, że to banda idiotów? I pupcia, przemierzając fabrykę drzwi, wchodzi do pokoju wyroczy tej starszej baby, która częstuje ją herbatą i pociesza, że wygląda dobrze. Pff, jak na przeterminowany pasztel. Zdradzając, że najlepiej uciec głównym wyjściem i przy okazji wyjawiając, że ma na imię Ruth. Czyli to projektantka pierwszej Barbie? Wow, mam to w dupie! Po czym bandę idiotów zatrzymuje bramka na kartę, a po Barbie podjeżdża Gloria nowiusieńkim Chevroletem Corollą, w której okazuje się, że chodzi o jej wspomnienia, a nie o jej córki. O, super, czyli możemy się już pozbyć tej małej, przemądrzałej, po czym gubią pościg metodą na GTA, a Barbie postanawia je ukryć w Barbilandzie, więc wsiadają na rolki i ruszają w kolejną serię szkolnych przedstawień. Pojawi się w końcu ten wilk, ale Lalkoland okazuje się jakoś dziwnie męski i koniarski. A willę Barbie przejął Ken Zdobywca, robiąc z niego pałac dla swoich twardzieli, który już schodzi w prawdziwym świecie jak ciepłe bułeczki, czyli... co? A do tego za 48 godzin zamierza zmienić konstytucję, dzięki czemu Keny uzyskają władzę absolutną, po czym wyrzuca Barbie z jej własnego domku razem ze szmatami. Skąd on wziął jaja? Przez co Landryna totalnie się rozkleja, przyjmując pozycję niezaangażowanej dziewicy, a w prawdziwym świecie już lecą reklamy z nową depresyjną Barbie. Czyli gdzieś tam latają reklamy ze mną i moim wielkim ku... Po czym Gloria, widząc, że jej idolka się poddała, wyjeżdża z Kenolandu, jak się okazuje, z Alanem, który chce uciec od tej toksycznej męskości, więc bez powodu napi***ala robotników. No i to jest zdrowa męskość. Gdy Sasha nagle wypala, że muszą ratować Barboland, bo jej matka od dziecka wierzyła w Barbie, a jej bazgroły były świetne, więc zabierają Alana psychopatę i zawracają do tyłu, trafiając do dziwnej Barbie, gdzie ta stereotypowa twierdzi, że nie jest piękną kobietą, a narratorka z początku nagle się odzywa, że obsadzenie Margot Robbie średnio pasuje do narzekania na urodę. Już dajcie jej spokój, i tak nie ma lekko z tym kartoflanym ryjem. Po czym Barbie wymienia listę rzeczy, których nie może zrobić, bo tak naprawdę jest do niczego, na co Gloria, twierdząc, że bycie kobietą jest niemożliwe, wymienia jej całą litanię sprzecznych cech, jakich oczekuje się od kobiet, na przykład... No dobra, nie słuchałem. Dodając na koniec, że nie dość, że kobiety robią wszystko źle, to jeszcze za wszystko są obwiniane. Nawet mnie nie wku... Dzięki czemu odkrywają, że jej bidolenie wybudza Barbeksy z patriarchalnego transu, więc odciągają pozostałe lalki od Kenów, a Gloria Victis je wybudza swoimi srebrnymi myślami, werbując do buntu przeciwko opresji. Jakbym czytał Orwella. A gdy wszystkie Keny grają wszystkim Barbie weselne przyśpiewki, te bezczelnie flirtują z innymi Kenami,
Normanami, żeby ich skłócić, przez co kolejnego dnia dochodzi do lądowania w Normandii naszych czasów, gdzie Keny bezlitośnie wykręcają sobie suty i walą z zabawkowych strzałek, po czym dochodzi do kenorgazmu i chłopaki musicalują o byciu wiecznie sfrendzonowanym Kenem, o którego nikt nie walczy, bo zawsze jest numerem 2. O, jak kupa. Godząc się w końcu ze swoją tożsamością i jednocząc z resztą eunuchów, gdy podstępne lalki przegłosowują w międzyczasie zachowanie obecnej konstytucji, Barbie znowu rządzą, czyli wracamy do punktu wyjścia, nie czuję absolutnie nic. A gdy chłopaki podjeżdżają na koniach ze świętego Grala i ogarniają, co się stało, Ken biegnie do sypialni beczeć jak Ken, gdzie Barbie o dziwo go przeprasza, że nie potrafiła go docenić. Wiesz, jakbyś go najskuteczniej przeprosiła? A nie, nie macie tych. Wyjaśniając blondasowi, że musi odkryć, kim jest bez niej i dzięki temu uświadamia sobie, że Ken to on, tak samo jak reszta Kenów. Warto było czekać cały film, aż uświadomią sobie, jak mają na imię. Po czym szef Marvela, który jest tak nieistotny, że wspominam o nim ponownie dopiero teraz, dogaduje się z prezydentówną, że od teraz Barbie i Keny będą traktowane na równi, a Gloria proponuje produkcję przeciętnej Barbie, która może kimś jest, a może nie jest. I to jest ideał, do którego dziewczyny powinny dążyć. A duch Ruth Handler wyjaśnia, że projektując stereotypową Barbie, nigdy nie miała dla niej zakończenia, po czym pokazuje Landrynie jakieś archiwalne nagrania czyjegoś macierzyństwa i znika. Bo żadna stara baba nie przegapi okazji, żeby przypomnieć młodej, że musi rodzić bachory. A już w kolejnej scenie Barbie decyduje, że będzie żyła jako normalny człowiek i pierwsze co robi, to oczywiście odwiedza ginekologa. Łapiecie? Bo nie ma ci... Moja prawdziwa ocena tego filmu to 5 na 10. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie. Chamie zawszony.